Makijaż permanentny to znacznie inny efekt końcowy niż był lat temu 10 czy 15. Dotychczas kojarzone przerysowane brwi niczym naklejki bądź też mocno obrysowane usta to już jest ten makijaż, który w zasadzie zaliczamy do nieumiejętnie wykonanych bądź też do takich mikropigmentacji naprawczych. Teraz makijaż permanentny przede wszystkim ma wyglądać naturalnie, ma nie być widoczny. Jak rozmawiamy z drugą osobą, to nie skupiamy swojej uwagi na brwiach czy na zbyt mocno podkreślonych kolorem ustach. Makijaż permanentny ma przede wszystkim być dla nas wygodą. Ma nam skracać czas przygotowywania się do pracy. Ma być też dla nas takim komfortem w dniu codziennym, czy też i na basenie, czy na wakacjach. Nie myślimy o tym, że gdzieś tam się coś nam rozmazało. Może też pięknie podkreślać oczy, może pięknie podkreślać usta, ale tylko kolorem. To nie jest już kontur obrysowany tak, jak był kiedyś. Czy też te brwi nie kojarzą się już z czymś takim mocno przerysowanym. Teraz znacznie bardziej naturalnie się wygląda i rzeczywiście może być zupełnie niezauważalny, jak jest dobrze wykonany. Wciąż Pani jednak w 70% podejmują decyzję o wykonaniu pigmentacji brwi. Brwi jednak są taką decyzją, taką pierwszą decyzją, jeżeli są dobrze wykonane i czujemy się w nich dobrze, a mało tego pochwali nas mąż czy koleżanka z pracy, to mamy ochotę na więcej, czyli brwi przede wszystkim w odsłonie bardzo naturalnej, czy to metodzie włoskowej, czy też od niedawna, od 3 lat królującej wciąż metodzie microblading. Ale jest też część pań, która rzeczywiście ceni sobie taki efekt pudrowy, kiedy włosków naturalnych ma sporo i tylko chce podkreślić linię brwi. Jeżeli są brwi dobrze wykonane, to mamy ochotę na więcej. W drugiej kolejności to są jednak kreski. Kreska może być lekko podkreślająca linię rzęs, bądź też taka bardziej typu eyeliner, jeżeli na co dzień jej używamy, na co dzień ją malujemy. Bądź usta, ale usta tutaj już w jednolitym raczej kolorze, tak żeby się nie bardzo odznaczał kontur. Panowie tak jakby otwierają się powoli. To jest zupełnie inny makijaż permanentny niż dla kobiet. Tutaj nie ma takiej upiększającej części, raczej bardziej takiej podkreślającej, czyli jeżeli mówimy o linii rzęs, tych rzęs panowie mają mało, bądź też mówimy o bliznach w brwiach, bądź też jakichś znamionach na ustach, jakichś niedoskonałościach, to tutaj jednak tylko i wyłącznie idziemy w stronę natury. Ten makijaż nie powinien być zauważalny, nie powinien zabierać męskiej urody. Absolutnie nie.